HTV, dzień dobry, jesteśmy w kawiarni Soul Coffee, ten program nazywa się Przerwa na kawę, a to jest gość, Mateusz Szczepan. Witam serdecznie wszystkich. Mateusz, wróciłeś do Miedzi po 3 latach tułaczki, po Polsce tak to można brzydko powiedzieć? Nie wiem, czy tułaczka, ale na pewno jakaś przygoda, gdzieś tam zbieranie doświadczeń. Uważam, że bardziej bym to tak określił. Mhm. Co było najważniejsze przez te 3 lata? Mam tu na myśli sprawy mniej piłkarskie, no bo wiemy, że wziąłeś ślub. Tak, wziąłem ślub cywilny z Karoliną po półrocznym pobycie w Bielsku. Myślę, że to fajne wspomnienie z tego czasu, tym bardziej, że ślub był wzięty w Szczyrku, w górach. I gdzieś tam te zdjęcia fajne zostały nam, wspomnienia. Myślę, że to dosyć ważne wydarzenie w moim życiu. Wjeżdżałeś z Legnicy tak pół żartem, pół serio jako Brudas, bo pamiętamy sytuację w szatni, kiedy Łobo się tam się naśmiewał lekko. Nie jest to poprawnie polityczne, to co mówisz, że jestem Brudasem, także może tego nie skomentuję. Nie, myślę, że każdy jakoś dojrzewa, nabiera doświadczeń, no także ja też staram się teraz być bardziej, tak powiem, porządny w tym aspekcie domowym i gdzieś tam układania sobie tych wszystkich ciuchów i sprzątania. Jak pewnie żona ma wpływ na to, co? No na pewno trochę, powiedzmy, że z moim nauczycielem. Nie byłem aż takim brudasem, myślę, że Łobo przesadził. Jasne, oczywiście to wszystko w formie żartów było, ale mamy to nagranie. W razie czego, gdyby trzeba było, to ci puścimy, Matu. Oglądasz siatkówkę? Oglądam, tak. Oglądałem, szczerze, 3 od ćwierćfinału. Uh-huh. Ćwierćfinał, a później półfinał. No bo jest taka dyskusja na Twitterze wśród publicystów sportowych, wśród kibiców, że jest podział na piłkę nożną i inne sporty, sporty drugiej kategorii. Ciekaw jestem twojego poglądu na to. Moja opinia jest jedna i ja uważam, że była siatkarka, która była w studio po tym, jak wręczyli medale, po tym, jak przywitali Polaków na lotnisku, dobrze powiedziała, że nie możemy mieć za złe tego, że jeżeli w Polsce jest zima, jest zimno. No, takie jest zapotrzebowanie na ten sport i też są takie, powiedzmy, zarobki. No. To nie jest tak, że ktoś te pieniądze po prostu komuś wyrywa z rąk, jak my, zawodnicy. No, to jest takie zapotrzebowanie na piłkę nożną w danym kraju. Okej, siatkówka w Polsce jest bardzo popularna, ale już w innych krajach może mniej. Ja nie chcę oceniać. Każdy sport uważam, że zasługują na wielkie brawa i na tym bym zakończył. No, a jeżeli chodzi o finanse, myślę, że nie powinni się tym zajmować w takim momencie. Powinni się cieszyć. Nie mówię o zawodnikach, tylko o dziennikarzach, nie powinni się tym zajmować. Nie jesteś takim modnisiem, co? Bo są piłkarze, którzy lubią się odstrzelić w jakieś markowe ciuchy. Ty widzę, zresztą tak jak muzyka, rap, tak też moda trochę rapowa, co? No, żebyś wiedział. No, twoje sklepy ulubione to jest Prosto i tam coś jeszcze, ale... Ambasador marki, proszę Państwa. No nie mam tak, że muszę się jakoś... Po prostu lubię to nosić, ja to lubię takie rzeczy i też są dobrej jakości, więc czemu miałbym zmieniać? No bo tak się mówi, że stolicą światowej mody jest Francja, ale chyba nie Auxerre, prawda? Bo to jest małe miasto, miasteczko. Jakie tam jest życie w tym Auxerre? Spokojne życie, jest wręcz można powiedzieć nudne, bo ludzie lubią się spotykać w weekendy i to też cechuje, myślę, że ten naród, że te spotkania gdzieś tam towarzyskie są, ale tak na co dzień jest praca, później do domu, rodzina, dom, obiad i w kółko, ale raczej tak na luzie. Nie ma parcia jakiegoś dużego, jeżeli chodzi o pieniądze, bo tam zarobki są w miarę okej. I tak samo jeżeli chodzi o gdzieś tam jakieś swoje ambicje, jeżeli ktoś tam dobrze pracuje, to zawsze dostaje te awanse. Bo to jest taki temat rzeka, można rozmawiać, bo w Polsce jest trochę inaczej. Niestety biegniemy za... bo jest wyścig szurów. No. Myślę, że w dużych miastach, w Paryżu możliwe, że też tak jest. Ja nie mieszkałem, ale często bywałem, bo Auxerre leży blisko Paryża, więc bywałem na weekend, na jeden dzień, gdzieś pojechałem czy do Disneylandu, też tam musiałem zwiedzić. Ciężko było się rzucić w oczy, bo dużo turystów było, ale tak na co dzień pewnie bym to dostrzegł. Mhm. To ta bluza też zdradza twoje upodobania. Tak, muzyczne. Tak, tak powiedzieć.
No to jakie ekipy na twojej playliście hulają najczęściej? A w tym momencie rap polski. Wychodzi dużo fajnych nowych kawałków. Jest dużo fajnych nowych postaci w rapie. No to dawaj, młodych. Dawaj. To jest program o piłce nożnej, więc okej, niech będzie. No nie, jest Sarius, który teraz wydał płytę drugą czy trzecią. A myślę, że warte posłuchania. Nie wiem, wiadomo, wytwórnia prosto czy Bory, może Bor nawet, Szpaku. Ja, no nie chciałbym się rozkręcać w tym temacie, bo mógłbym gadać i gadać. Tak. Mamy czas, chociaż nie mamy trening. Tak. Jest sporo fajnych teraz wytwórni, fajnych postaci, które warto posłuchać. Myślę, że rap zmienił się przez ostatnie 10 lat diametralnie, chociaż ten stary uliczny też jest na topie. Jest jakiś koncert, na który czekasz z wypiekami? Gdzieś... 6 października jest teraz. EB wydało taki projekt tymczasem i będzie tam kilkunastu raperów. No oczywiście ci to wydali te klipy. No to będzie Żabson, Sitek, Soku i PZ. I PZ, a plus jeszcze będzie kilku raperów, którzy będą tam gościnnie występować, więc myślę, że fajnie byłoby iść na taki koncert, no ale myślę, że już biletów nie ma, to po pierwsze, a po drugie, no muszę pojechać do Krakowa, bo to jest w teatrze, także nie wiem, czy będzie mi dane. No, z Krakowa ktoś może ci załatwić, co? Tam znajomości też są. Są, ale no myślę, że jak jest jeden koncert, bo to jest jeden koncert w Polsce i nie ma innych terminów, więc byłoby ciężko, moim zdaniem. Tak płynnie przeszliśmy do Krakowa. Kraków to Budzik, twój kolega serdeczny, z którym... Mój reżyser. Tak. Twój reżyser. Ciekawe, jak on by wyreżyserował ten program. Powiedz, ty lubisz zabawę, pracę przed kamerą? Bo często... Polubiłem to, bo ciężko powiedzieć, że lubię, bo nie robiłem tego często. Polubiłem to ze względu właśnie na Budzika, bo gdzieś tam mnie zaraził taką pasją. On jest takim artystą, który gdzieś tam nie tylko interesuje się piłką nożną, ale ma też wiele pasji dookoła. Szczególnie jeżeli chodzi o filmowanie, czy gdzieś tam robienie bitów, muzyki, coś takiego. Jest po szkole muzycznej, więc trochę zaraził mnie tą pasją i w sumie jak tak robiliśmy ten film, to było sporo fanów i można było się pośmiać. Teraz można to wspominać. A ty siebie widzisz w jakiejś takiej roli w przyszłości? Gdzieś media cyfrowe? Nie, raczej. Znaczy nie wiem. Ja naprawdę nie wybiegam w przyszłość, tak jak powiedziałem. No tak. Ja nie wybiegam w przyszłość, co będzie. Lubię to robić, a ja chcę robić później w życiu to, co lubię i żeby mi to dawało satysfakcję. A jak będzie to i będzie to dobrze wychodzić, to czemu nie? No ale to raczej o tym nie myślałem na poważnie. A wiem, że z Francji też wyniosłeś jakieś wspomnienia muzyczne. Jest, tak, dużo fajnych kawałków, dużo fajnych kapeli, raperów, też nie tylko, bo słuchałem też Zaz, nie wiem, czy kojarzysz, taka piosenkarka francuska, no i też sporo starych tych kawałków francuskich, które gdzieś tam nawet każdy Polak powinien znać, znaczy powinien, zna, no, z radia. Aha. A coś jeszcze ci pozostało z tej Francji? W ogóle często, czy w ogóle wracasz do tych czasów francuskich, tak po latach, jak zjadacie sobie tak z żoną? Tak, puszczając muzykę jakąś, zawsze te wspomnienia wracają. Tak jest, jakaś zawsze piosenka kojarzy się z czymś. Mi się kojarzą francuskie piosenki z moim pobytem tam i często lubię do tego wracać. Został język, zostały znajomości jakieś, które nawet niedawno widziałem się z moim kolegą, który przyjechał z Francji do Krakowa. Piłkarz? Już nie, ale grał. A znany? Bo wiesz, to nie, wszystkich nie, ciekawi, czy Dziki ma we Francji kolegów, którzy nie wiem, koszulkę mogą przyspieć. Oni grają, jest dużo chłopaków, z którymi grałem, teraz grają w poważnych klubach, więc... No to kto? Thomas Monconduit jest teraz w lidze francuskiej, Yaya Sanogo był w Arsenalu. Na szybko mogę tylko tyle powiedzieć. Willy Boli, nie wiem, czy on przyszedł chyba do FC Porto, z tego co pamiętam, ale był w lidze portugalskiej, do Benfiki. Kilku jeszcze, Paul
George Ntep, on był, teraz jest w Wolfsburgu, nie, teraz jest chyba w Nicei, nie pamiętam, Saint-Étienne, coś takiego, ale był w Wolfsburgu, więc jest paru chłopaków, którzy grają. No to towarzystwo niezłe, zaprasza ich na mecz. No, aż takiego kontaktu z nimi nie mam, żeby ich zapraszać teraz na mecz, ale z tych pozostałości jest sporo i tylko, że po prostu nie mam z kim nieraz porozmawiać, bo i tego języka brakuje trochę, żeby gdzieś tam dalej się uczyć. Mateusz Szczepaniak był gościem pierwszego programu Przerwa na kawę. Dzięki. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.